Przepraszam, trudno sobie takie relacje wyobrazić. Tak powiedział Jarosław Kaczyński. To bardzo szerokie sformułowanie. Nie. Bardzo, i nie wiem, czy w ogóle znajdzie w Polsce się choćby jedna osoba, z którą pan prezes w tym momencie, chcąc pozostać wiernym sobie i swoim wypowiedziom, będzie w stanie współpracować, dlatego że poległych czy osób, które zginęły, było bardzo dużo i reprezentowały całe spektrum polskiej klasy politycznej, więc tam byli i ludzie z SLD, no tak, i ludzie z Platformy, więc ktoś, kto był nie w porządku wobec tych ludzi, rozumiem, że też się nie kwalifikuje do współpracy. Donald Tusk i Bronisław Komorowski, odkręcając te śruby w TU-154, bo takie informacje zyskałem wczoraj przed Pałacem Prezydenckim, no widocznie wkalkulowali sobie śmierć swoich ludzi, żeby pozbyć się innych. Czyli byli... Ale... nie. Aha, no i mów dalej. Nie, no skoro sobie wkalkulowali, więc wiadomo, że najistotniejsze osoby to nie były osoby z SLD, to nie były osoby z Platformy Obywatelskiej. Ale powiedział, że wszystkich, że chodzi mu o wszystkich, którzy zginęli, więc są na pewno osoby, którymi pan prezes dzisiaj współpracuje, a które nie były w porządku wobec osób z SLD czy z Platformy, bo oni się tam żrą jak psy od dawna i to nie ma tego co ukrywać, tak czy nie? Tak, bezwzględnie tak. No. Prezes Kaczyński, proszę państwa, tak naprawdę w tej wypowiedzi otworzył sobie pewną furtkę. Furtkę do rzeczywistości powyborczej. Bez wyraźnego, przepraszam, trudno sobie takie pozytywne relacje wyobrazić. Jeśli Polska jest najważniejsza z jednej strony, a z drugiej zgoda buduje, a wiadomo, że niezgoda rujnuje, to tak naprawdę co powinna zrobić Platforma po takiej opinii prezesa Kaczyńskiego? Zdwoić swoje wysiłki w polityce turbo miłości i zapraszać prezesa Kaczyńskiego, jego najbliższe otoczenie, do wszelkich możliwych ciał eksperckich. Wszelkie projekty ustaw, reform przesyłać, właśnie w imię tego hasła, które pojawiło się na egzemplarzu Konstytucji licytowanym podczas wakacyjnej edycji Wielkiego Kresty Świątecznej Pomocy, gdzie było napisane zgoda buduje, niezgoda rujnuje, bo Polska jest najważniejsza, czy odwrotnie, to nie jest istotne. Ale czy to przesłanie do konsultacji, opiniowania i zgłaszania uwag będzie, powiedzmy, skutkowało tym, że jeśli takie uwagi będą albo negatywne, albo poprawki będą na tyle istotne, że wręcz zniszczą, zniwelują tą ustawę i ona będzie wywróci do kosza, albo będzie musiała być pisana od nowa? Przepraszam się bardzo. To czy wtedy na przykład będzie mogło nastąpić coś takiego, że ta chęć zgody i pogodzenia tych wszystkich nie dających się pogodzić interesów zastopuje zupełnie proces legislacyjny, że już nie powstanie żadna nowa ustawa? Nie, bo to by było, nie. Bo to by było fajne, bo niektórzy... No jak już fajne? No to kraj stanąłby w miejscu. Jak przeciętny Polak może funkcjonować bez dobrze działającego... Bez nowych ustaw. Bez nowych ustaw, dobrze działającego Sejmu. Właśnie jest mnóstwo ludzi... Co ty opowiadasz? No właśnie, którzy mówią... Niemożliwe. Którzy mówią tak, płaćmy im, niech oni nic nie robią. A to każdy by tak chciał. Nie, ale parlamentarzystom, politykom. Aha, żeby oni nie wprowadzali nowych podatków. Zmartwię cię. Już cię zmartwię, bo prezes Kaczyński dodał, że na poziomie eksperckim można i trzeba rozmawiać. A, no to do panie prezesie, no to pan mówi, że co? Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Proszę jasną, wyraźną deklarację. Nie pozwolę im, proszę bardzo. Będę z nimi rozmawiał, wszystko zablokuję, na nic się nie zgodzę. Będzie bardzo fajnie, bo faktycznie, znaczy, może... My jeszcze tego nie testowaliśmy. Jak? Czy kraj jest w stanie przeżyć rok bez nowych ustaw? Czy te stare są takie złe? No bo w końcu... Oj, są! Są, bo zazwyczaj uchwala je... Ale ci sami poprzednie... Nie, no poprzednia opcja polityczna je uchwala. Tak, to są złe. Ci sami ludzie rok temu ustaw, już dzisiaj, rok później trzeba je poprawiać. Jak to świadczy o naszej klasie politycznej, to państwo sami na pewno wiecie. Ale ja myślę, że taki eksperyment rok bez ustaw moglibyśmy spróbować. Zawsze możesz złożyć taką interpelację w Sejmie, jak zbierzesz 100 tysięcy podpisów. Żeby Sejm przegłosował ustawę, żeby Sejm nie głosował... A podpiszesz mnie jako pierwszy? Tak. Aha, i że jak nie podpiszę, to zostanę znowu liberalnym bękartem. Nie, nie, broń Boże, zostaniesz takim, który nie podpisał. No będzie to jasne, czytelne, oczywiste. Proszę państwa, i to będzie pierwszy przykład, kiedy inicjatywa poselska sprowadzi się do tego, żeby posłowie nie pracowali. A ponieważ została nam minuta czasu, to musimy teraz zaprezentować państwu pewien temat z natury rzeczy zwany ogórkowym, ale ponieważ skończyły się Mistrzostwa Świata, to los pewnej ośmiornicy jest, no, jakby bliżej... W tej chwili nierozstrzygnięty, tak można powiedzieć. Nic, co ośmiornicze, nie jest nam obce. Ja nie interesuję się piłką nożną, dlatego tylko przytoczę z ironiczną prośbą o repatriację do Włoch ośmiornicy Paula. To ona jest? Paula. A, onego Paula. Typującej wyniki meczów na mundialu wystąpił poseł centrolewicowej opozycyjnej partii demokratycznej Andrea Zarubbi. Jego zdaniem złowiona w pobliżu Elby ośmiornica jest potrzebna w Italii. Na cholerę im ta ośmiornica? No jak na cholerę? No przecież rozmawialiśmy tydzień temu z Jasnowidzem. No jak oni by mieli taką ośmiornicę, to jemu to tam pikuś. Ale wyobraź sobie wszystkich tych biznesmenów spod znaku szabla i szpady spotykających się na cmentarzu i na stacji benzynowej ze znanymi politykami. I kiedy taki biznesmen przed wyborami na przykład da takiej ośmiornicę do zjedzenia, no powiem.
powiedz panu, kto wygra wybory, no powiedz, kogo sponsorować. Sposób. Czy to będzie PO, czy PiS, czy może SLD. Ale czy ta... To on wie, gdzie lokować swoje kapitały, uczucia, miłość. Ale czy ta, bo ta ośmiornica typowała, proszę państwa, kończąc program, w ale to było w RPA. Ona w Niemczech typowała. W Niemczech typowała. Siedzi w Niemczech, w oceanarium, to, ale dają to, jej jedzenie. No to, to ja, jaka gwarancja, że będzie cokolwiek dobrze typowała w innym państwie? Może to jest... Niemiecka ośmiornica. Po co wam repatriacja? Swoją. Nie, ale wy możecie we Włoszech też korzystać z jej wróżbiarskich talentów. Pojechać, dać jej dwa pojemniczki. A i tak się skończy na tym, że ktoś zeże tę ośmiornicę, bo to są takie kultury kulinarne. Jarosław Kaczyński... I ciekawe, czy przejdą na niego pięknie te moce jasnowidzenia. Dziękujemy, to było poniedziałek. Do widzenia. Zwierciadło, dobranoc.